Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, już 11 odcinku Przy kawie o Rakowie. Moim dzisiejszym gościem jest Michał Świerczewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał sam o sobie napisał, tak myślę, że sam o sobie. Marzyciel, właściciel X-Komu, Alto, Kombatu i oczywiście Rakowa Częstochowa. Ale wróćmy do tego samego początku. Ten marzyciel. Dla mnie dwa rodzaje, czy ja znam może dwa rodzaje marzycieli. Marzyciel, który marzy o czymś i marzyciel, dla którego marzenie jest celem. Jak byś siebie określił? Marzyciel realista, aczkolwiek w przypadku Rakowa te marzenia są daleko idące i gdzieś tam daleko sięgające. Być może dla niektórych będą wydawały się nierealne, ale no, życie zweryfikuje, czy będą do osiągnięcia, czy też nie. No i właśnie, wróćmy teraz. 2011 rok, pojawiasz się w Rakowie jako sponsor. Skąd taka decyzja? Jak to się w ogóle zaczęło, że wszedłeś w ten Raków, że postanowiłeś pomóc klubowi? No tutaj głównym sprawcą myślę, że był Filip Adamus, który akurat w tamtym momencie pojawił się w pracy u nas w firmie i właśnie przez Filipa został nawiązany kontakt z Jurkiem Brzeskiem, z Krzyśkiem Kołaczykiem, którzy w tamtym momencie no, ratowali ten Raków i poprzez Filipa właśnie doszło do takiego spotkania, które no, miało na celu porozmawianie o potencjalnych możliwościach współpracy. Ja oczywiście już wcześniej kibicowałem temu klubowi i bardziej ta pomoc to była chęć pomocy klubowej, ale jednocześnie chęć promocji firmy. No, też jakąś moc sprawczą miał tutaj Kuba Błaszczykowski, który w pakiecie wiązanym został twarzą naszej firmy na jakiś tam okres. No, w ten sposób do tej współpracy doszło. 4 lata później już nie jesteś sponsorem, ale zostajesz właścicielem klubu. Skąd ten krok? To znaczy, że ten klub, dostrzegłeś ten potencjał w tym klubie, że chciałeś zainwestować swoje środki? 3,5 roku później, teraz tak sobie uświadomiłem, okay, że to chyba ta współpraca została nawiązana właśnie w okolicach wakacji tego 2011 roku. Nie pamiętam dokładnie miesiąca, ale to był chyba czerwiec, lipiec lub sierpień. Warto by było to sprawdzić, może akurat dzisiaj przypadkowo mamy jakąś rocznicę. Okej, no pewnie jakiś kibic to będzie wiedział i napisze prosilibyśmy o sprawdzenie, czy przypadkiem nie mamy 9 rocznicy, ale początek 2000, na przełomie 2014-2015 roku doszło właśnie do takiej decyzji, kiedy no, ja doszedłem do wniosku, że chcę to budować po swojemu i że należałoby dokonać pewnych zmian. W tym momencie właśnie w rozmowie z Jurkiem Brzęczkiem postanowiliśmy pewien etap zakończyć, co wydaje mi się, że było z korzyścią dla obu stron, bo Jurek dzięki temu rozwinął się mocno jako trener. Wydaje mi się, że gdyby nie tamta sytuacja, to w tej chwili pewnie nie byłby trenerem reprezentacji Polski. No i myślę, że tutaj obie strony wyszły z tego zwycięsko i obie strony są zadowolone. Też jak się spotykamy, myślę, że nie ma żadnej tutaj wzajemnej złości i po jakimś tam czasie myślę, że te emocje, które w tamtym momencie, może nie to, że były jakoś wyjątkowo złe, ale na pewno jakiś tam delikatny, mały żal był, to w tej chwili poszedł totalnie w zapomnienie. To są na pewno takie normalne rzeczy, że w momencie, kiedy coś się kończy, to z której strony zawsze jakiś jasne, tam żal. Jasne, ale no, ja zaproponowałem takie rozwiązanie, że chciałbym to budować po swojemu, że ta formuła, która była w jakiś sposób uległa wyczerpaniu i zaproponowałem dokonanie jakichś zmian. I to zrobiliśmy. Ale to tak jest, że nie wiem, że grałeś w Football Managera w pewnym momencie i mówisz, a teraz mogę sobie pozwolić na to, żeby budować klub w rzeczywistości? Nie no, w tym 2011 roku to była taka bardziej chęć pomocy. Na początku to w ogóle ta moja rola w klubie się sprowadzała do tego, że uczestniczyłem w meczach, starałem się oglądać na tyle, na ile mogłem, ale w żaden sposób tutaj nie wspierałem Krzyśka czy też Jurka w takim bieżącym zarządzaniu klubem. To nastąpiło troszeczkę później, po kilkunastu miesiącach, kiedy oni coraz bardziej mnie wciągali i ten moment takiego
przełamania, kiedy postanowiłem, że chciałbym to robić, tak wspomniałeś, sam jak gdyby zarządzać tak jak w Football Managerze, to nastąpiło właśnie pod koniec tego 2014 roku. To i pewnie zgodzisz się z tym, że w piłce nożnej da się tak trochę utopić, że jak już człowiek zrobi ten pierwszy krok, to często no po prostu idzie już dalej, chce więcej. Szczególnie jak projekt jest taki, jakim jest Raków Częstochowa, czyli projekt, który się cały czas rozwija, gdzie tak naprawdę stawianie sobie celów jest o tyle fajne, że często są one po prostu realizowane, że są do tego zasoby. Tak, no jest to wyjątkowo uzależniające, coś, czego się nie da porównać do prowadzenia firmy, czy też do takich tematów związanych właśnie z wyzwaniami gospodarczymi, bo tutaj łączy się kilka elementów. Poza takim typowym zarządzaniem firmą dochodzi element zarządzania zespołem, dochodzi element zarządzania jakąś większą grupą osób, gdzie dość często są konflikty interesów. W firmie jest to o tyle prostsze, że oczywiście w niektórych korporacjach dochodzi do takich konfliktów interesów, ale myślę, że w zdrowo zarządzanej firmie wszyscy starają się ciągnąć ten wózek w tym samym kierunku. W przypadku klubu te interesy dość często się rozchodzą, paradoksalnie. No i jeśli chodzi o klub, dochodzi jeszcze ten element związany z wynikiem sportowym. Część osób powie, że to jest coś, co nie jest zarządzalne, czym nie można zarządzać. Oczywiście to jest nieprawdziwe. Długoterminowo można nad tym zapanować. Te wyniki przy odpowiedniej pracy, przy konsekwencji powinny być osiągane. No ja myślę, że to tak nieskromnie mówiąc, Raków Częstochowa jest przykładem tego, że da się coś zaplanować i da się to realizować, bo ja pamiętam Twoje słowa sprzed kilku lat, kiedy nakreśliłeś taki plan rozwoju klubu, no i trochę przyspieszyłeś, no, z tego co pamiętam, bo awans do Ekstraklasy miał być dopiero chyba w tym sezonie. Tak, ale nie wszystko da się dokładnie tutaj zaplanować, także co do milimetra, może w ten sposób powiedzmy. I jeśli pojawia się szansa, to należy z niej skorzystać, bo no, może się okazać, że no, jeśli zaplanujemy sobie awans na jeden sezon później, nie jest powiedziane, że wtedy tego awansu dokonamy. Także jeśli pojawia się szansa, to należy z niej skorzystać. To jest tak, jak spotkałbyś na ulicy jakąś cudowną dziewczynę, o której by sobie pomyślał, kobieta mojego życia, i nie próbował w jakiś sposób do niej zagadać. Także no tak. Z tym awansem dokładnie tak samo to wygląda. Jest, trzeba próbować. Oczywiście, Raków Częstochowa jest w fantastycznym momencie, bo rozpoczęła się przebudowa stadionu i mamy już pierwsze pytanie, które tego dotyczą. Daniel Śleć pyta się, czy klub sprosta wymaganiom rozbudowy bazy do odnowy biologicznej i jak zamierza to robić? No, to jest jakby luźno powiązane z tą inwestycją, która teraz się rozpoczęła. Na pewno będziemy tutaj starali się sprostać wymaganiom i potrzebom pierwszej drużyny. Wygląda wszystko na to, że będziemy to musieli robić we własnym zakresie, dlatego że ta pomoc ze strony miasta jest ograniczona i też możliwości miasta z tego, co jest nam przedstawiane, są ograniczone, dlatego będziemy starać się to robić przy pomocy własnych środków, też czerpać z jakichś środków zewnętrznych, ale na pewno będziemy starali się tą bazę do odnowy tutaj poszerzać. I tutaj trochę odpowiedziałeś na kolejne pytanie, a mianowicie, czy jest szansa na wybudowanie nowego stadionu na własny koszt w spółce z miastem, czyli gdzieś jakieś takie partnerstwo publiczno-prywatne, przekazanie gruntów czy coś takiego, to już idziemy naprawdę do przodu. Jasne. Nie ma takiej możliwości. Utrzymanie klubu to są ogromne pieniądze i nawet na poziomie Ekstraklasy to kwota, która nam brakuje, jest dość znaczna. To jest kwota w okolicach 10 milionów złotych, ale to z naszej strony jest takie celowe działanie, jest to ucieczka do przodu. Chcemy, aby ten klub był rentowny w perspektywie 1,5 do 2 lat i w tej chwili na pewno nie jesteśmy klubem, który jest stać na budowę własnego stadionu. To, co się dzieje gdzieś
na zachodzie, mówimy tutaj o krajach typu Wielka Brytania czy inne kraje, które są dużo bardziej rozwinięte, te kluby stać jest na budowę własnych stadionów tylko z jednego powodu. To są kontrakty telewizyjne, które są przeogromne i taki klub oraz wpływy z biletów, gdzie jeśli to jest stadion, na który przychodzi regularnie na każdy mecz po kilkadziesiąt tysięcy kibiców, no to taka inwestycja jest bezproblemowa. Jeśli rozmawiamy o polskich realiach, to oczywiście pojawiają się pojedyncze stadiony, tak jak w przypadku Niecieczy. Natomiast no, myślę, że to jest jednak element, który powinien być w gestii miasta, bo to jest jednak jakieś miejsce, gdzie jest to spędzanie, forma spędzania wspólnego czasu, budowy społeczności, związania tych ludzi, którzy są w danym mieście, z danym miastem, żeby nie wyjeżdżali do innego, i to jest element budowania konkurencyjności danego miasta. Także ja uważam, że na ten moment i w ciągu najbliższych kilku lat, być może nawet 10 lub też kilkunastu, to musi być domena miasta. No tak, szczególnie, że to poza tym, co tymi aspektami, o których ty powiedziałeś, to też jest niewątpliwie wizytówka miasta. To taki obiekt nowy, jeżeli powstaje, to on jest po prostu atrakcją nawet dla osób niezwiązanych z regionem, bo te kraje zachodnie, o których już wspomniałeś wcześniej, one też czerpią zyski z turystyki kibiców, z tego, że można przyjechać, zobaczyć obiekt, zobaczyć drużynę. Na pewno masz dużo racji, ale też nie upraszczajmy i nie mówmy, że każdemu klubowi powinien należeć się stadion. Ja uważam, że jednak klub powinien dawać argumenty miastu do tego, żeby go wspierać, i wierzę w to, że Częstochowa też poprzez nasze kolejne działania w jakiś sposób zapała Częstochowa jako miasto, jako rządzący, zapałają miłością do Rakowa i stadion z prawdziwego zdarzenia wcześniej czy później powstanie. Wracając jeszcze do tej inwestycji, która się teraz toczy, tutaj pan Krzysztof pyta, czy klub kontaktuje się i pomaga Interhalowi. Przypomnijmy, że jest to wykonawca z tego remontu na stadionie, w remoncie właśnie, w tych pracach, które się odbywają. W remoncie i pracach, które się odbywają, to rozumiem, jeśli bezpośrednio to rozumiemy w ten sposób, dosłownie w rozbiórce, to oczywiście nie pomagamy, natomiast jesteśmy stroną, która uczestniczy aktywnie w temacie konsultacji. Tutaj ta współpraca pomiędzy firmą, która wygrała przetarg, jak również miastem, w tym zakresie jest wzorowa i konsultujemy wiele rzeczy, staramy się podpowiadać, jak pewne rzeczy można by było pozmieniać. Nie oszukujmy się, to będzie modernizacja tego stadionu, nie będzie stadionem, który w jakiś sposób, którego będziemy mogli być dumni, ale będzie nas uprawniał do tego, aby rozgrywać tutaj mecze na poziomie PKO Ekstraklasy. I staramy się robić wszystko, aby w tej kwocie ten stadion był jak najlepszy. Natomiast no nie oszukujmy się, to jest tylko 17,5 miliona, gdzie tylko jaż, bo to jest kwota, która jeszcze kilka lat temu za dwukrotność czy dwuipółkrotność tej kwoty można było zbudować stadion na kilkanaście tysięcy osób, ale w tej chwili przy tych obecnych kosztach związanych z budową to jest kwota, która starcza tylko na niezbędną modyfikację i dostosowanie do wymogów ekstraklasy, pewnego rodzaju odświeżenie tego stadionu, i to będzie miało miejsce, ale prosiłbym tutaj kibiców o to, aby nie spodziewali się cudów. Ale myślę, że i tak będziemy zadowoleni z tego, bo najważniejszy jest chyba powrót do domu na Limanowskiego. Oczywiście, wszędzie to dobrze, ale w domu najlepiej, nawet tak. Jeśli ten dom ma jakieś deficyty. Dokładnie tak. Zmienimy troszeczkę temat. Czy twoim zdaniem, to jest od kibica Łączy Nas Raków, właściwie od portalu na Twitterze Łączy Nas Raków, pytanie, czy powrót do ekstraklasy takich zawodników jak Kucharczyk, Wilusz, Borut, Sobota czy Kapustka są wynikiem tego, że polska liga staje się bardziej konkurencyjna w stosunku do Europy? Czy jest to może przyczynek tej pandemii, która gdzieś spowodowała takie załamanie gospodarcze? Nie, myślę, że stajemy się bardziej konkurencyjni. Oczywiście są kraje, które ucierpiały na tej pandemii, i to widać na przykładzie na przykład Hiszpanii, gdzie część klubów z drugiego poziomu rozgrywkowego stała się mniej konkurencyjna i to są na pewno osłabienia potencjału właśnie tych klubów. Też no widzimy to w jakiś sposób po kwotach, którymi operujemy, jeśli chodzi o rynek transferowy, że te zapytania, które miały miejsce jeszcze kilka miesięcy temu, czyli przed
koronawirusem z dokładnie tych samych klubów były na dwukrotnie wyższym poziomie w tej chwili. Oni mówią, że nie mają pieniędzy na transfery, ale na pewno polska piłka, i to z całą stanowczością mogę powiedzieć, widzę, że staje się bardziej konkurencyjna. Zarządzanie w klubach jest na zupełnie innym poziomie niż jeszcze było dwa lata temu. I no, z jednej strony jako kibica polskiej piłki mnie to cieszy, natomiast z drugiej strony no, wiem, że ta konkurencja jest zdecydowanie silniejsza i że będziemy musieli się jeszcze bardziej postarać, ale wydaje mi się, że to jest dobre, bo to napędza, taka konkurencja napędza rozwój. I no, nie ukrywam, że dwa lata temu myślę, że do kolejnego sezonu nadchodzącego byśmy podchodzili z dużo większym optymizmem. W tej chwili jak patrzymy, jak działają niektóre kluby, jak się zbroją, no to myślę, że będzie nam trudno. Będzie nam trudno, ale oczywiście to jest fajne, że tak to wygląda, że w wielu klubach to podejście się zmienia, że zatrudniane są jakieś młode, ambitne osoby i oby tak dalej. Tutaj jest jeszcze pytanie, które może trochę nawiązywać do tego, o czym mówimy, a mianowicie dlaczego nie udają się transfery Rakowowi? Myślę, że to trochę do tej gry, którą prowadzisz na Twitterze z kibicami. Ale co to znaczy nie udają się? Nie udają. Dlaczego piłkarze nie chcą przyjść do Rakowa? A, o to może chodzi. Tak. No tutaj transfery, pod które podchodziliśmy, które są nieudane, czyli nie dopięliśmy transferów, były cztery. Pierwszy to tutaj akurat uważam, że decyzja menadżera, nie zawodnika, który nie kierował się interesem zawodnika, tylko bardziej swoim. Drugi transfer, wydaje mi się, że mogliśmy zadziałać troszeczkę bardziej dynamicznie i chyba troszeczkę zbyt długo się zastanawialiśmy, także myślę, że tutaj 50% winy jest po naszej stronie. Gdybyśmy byli bardziej zdeterminowani, wydaje się, że może ten transfer byłby dopięty, a wtedy włączył się jakiś konkurent, który był szybszy od nas i ta decyzja wyglądała w ten, a nie inny sposób. Trzeci transfer, który nie doszedł do skutku, tutaj uważam, że no jeszcze myślę, że decydowały milimetry, I tutaj akurat decydowały milimetry. No, myślę, że za sezon lub też dwa zawodnik wybierze nasz klub, a nie ten, z którym przegraliśmy. Ostatni transfer tutaj, który nie doszedł do skutku, wymagania klubu, z którym rozmawialiśmy odnośnie zawodnika, były dla nas zbyt duże, a pojawił się klub dość bogaty, który spełnił. Wydaje mi się, że gdyby się ten klub nie pojawił, to byłaby szansa, żeby duża szansa, żeby ten zawodnik do nas trafił. Ale może się okazać, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i pojawi się u nas za to jeszcze lepszy zawodnik od tego, którego planowaliśmy. Pożyjemy, zobaczymy. To my czekamy na tą literkę na Twitterze, która znowu rozbudzi trochę te emocje wśród kibiców. Idąc dalej, zadając kolejne pytanie, czy była kiedykolwiek chwila zwątpienia w projekt Raków, czyli czy nie rzucić tego w cholerę i jechać w Bieszczady? Były może takie momenty nie zwątpienia, bo coś takiego nie występowało, tylko takiej złości, bezsilności, bo z naszej strony, czy z mojej strony wiem, że no było zrobione wszystko to, co powinno, a gdzieś nie zafunkcjonowało to po stronie innych osób u nas w klubie. Też były trudne momenty relacji z miastem, gdzie no pewne rzeczy dla mnie były niezrozumiałe. Teraz te relacje na dziś są dobre. Oczywiście mamy jakiś tam element związany z promocją miasta poprzez sport, który będzie wymagał wyjaśnienia w najbliższych dniach czy też tygodniach, ale takiego momentu, że chciałbym to wszystko rzucić, nie było. Oby nie było też w przyszłości. Natomiast życie bez Rakowa byłoby zdecydowanie prostsze. To jest bardzo ciekawa puenta tej twojej wypowiedzi. Michał, twój imiennik pyta się, od którego roku jesteś kibicem Rakowa? Da się to tak określić? Tak. Ostatni sezon, kiedy graliśmy w pierwszej lidze, wtedy kolega w pierwszej lidze, na drugim poziomie, w aktualnej pierwszej lidze, czyli na drugim poziomie rozgrywkowym, czyli 93-94 sezon. I to była... To kolega mnie tutaj po prostu wciągnął i to był ten moment. Teraz mamy bardzo fajne pytanie. Ulubiony zawodnik zagraniczny?
Ulubiony... Niekoniecznie z Rakowa, taki... Jasne. Francesco Totti z Romy już nie grający i Lars Ricken z Borussii Dortmund. To pierwszego też bardzo lubię i bardzo szanuję za tą jego całą karierę. Ulubiony polski zawodnik. Ulubiony polski zawodnik. Chyba Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, mimo wszystko. I ulubiony zawodnik w Rakowie Częstochowa. To jest dobre, najtrudniejsze, no dobre pytanie. Dobre pytanie. Z aktualnie grających, no to muszę powiedzieć Pomidor. Nie ma problemu. A z tych którzy już gdzieś u nas nie grają, też myślę, że nie będę chciał wymieniać jakiegoś jednego zawodnika, aby komuś nie było przykro. Prosiłbym, nie chciałbym odpowiadać na to pytanie. Nie ma problemu. To idziemy dalej, płyniemy do trudniejszego pytania. Pan Wojciech stwierdza, że po awansie do Ekstraklasy, Michał, ty miałeś powiedzieć, co skłoniło ciebie do zatrudnienia Marka Papszyna na stanowisku trenera? Rozmowa kwalifikacyjna, na której wypadł najlepiej i z wyjątkiem dwóch elementów, gdzie to nasze postrzeganie na tamten moment się różniło, to praktycznie ze wszystkim się zgadzaliśmy. Zastanawiałem się na tamten moment jeszcze nad jedną rzeczą, czy Marek nie będzie zbyt twardym szkoleniowcem. Natomiast no, też metamorfoza Marka Papszuna, może nie metamorfoza, ewolucja. Mhm. Marek na pewno w momencie zatrudniania był zdecydowanie bardziej wymagającym, to może złe określenie, ale to tak, wymagającym i mniej kompromisowym trenerem niż jest teraz. Także na pewno ten czas, który spędził na drugim, trzecim i na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym spowodował, że to też jest pewnego rodzaju ewolucja, ale to nie była jakaś duża, niesamowita metamorfoza, tylko pewnego rodzaju ewolucja. I to postrzeganie nasze się zmieniło w ten sposób, że Marek, wydaje mi się, że stał się bardziej, już nie jest takim tak mega twardym trenerem, a ja się zrobiłem bardziej wymagający w stosunku do zawodników. To czasami wygląda w ten sposób, że no ja proponuję bardziej radykalne rozwiązania, Marek okay. musi łagodzić. To jest ciekawe, ale wiesz, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, co ty mówisz i moi wcześniejsi goście, że każdy praktycznie zauważa ewolucję Rakowa Częstochowy i ewolucję piłkarzy, trenerów, sztabu wraz z tym projektem, że każdy tutaj dojrzewa. Mówił o tym Tomek Petraszek, mówił o tym trener Papszun, mówił o tym Gonzalo Fejo, który patrzył trochę z boku, teraz patrzy już ze środka, że ci ludzie, którzy są tu dłużej, dojrzewają, rozwijają się i rosną wraz z Rakowem, a o to chyba w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. Tak, no na pewno chcemy, żeby wszystkie te osoby, które uczestniczą w całym tym projekcie, jeśli możemy tę inicjatywę w ten sposób nazwać, aby się rozwijały. O to chodzi, żebyśmy wszyscy się rozwijali. Nie chcemy też blokować tych zawodników, którzy będą rozwijali się szybciej niż Raków Częstochowa. Chcemy, żeby wypływali na szersze wody i mam nadzieję, że w najbliższym, czy też w kolejnym oknie transferowym takie sytuacje będą miały miejsce. Wierzę też w to, że te wspomnienia tych zawodników, trenerów i wszystkich osób związanych z klubem będą na tyle miłe, że gdzieś tam później będą te osoby wszystkie chciały do nas wracać. Co skłoniło Raków Częstochowa, by podpisać kontrakt z młodym Grekiem i czemu on, a nie młody Polak? To jest trudne pytanie. Dlatego, że takich Polaków, których moglibyśmy pozyskać na ten moment, nie mamy możliwości pozyskania. Także gdzieś przegrywamy tę rywalizację z klubami pokroju Legia, Lech, Śląsk, Wrocław. Klubami, które na naszym rynku jeszcze są większymi markami. No myślę, że z Legią trudno nam będzie rywalizować o prym tutaj powiedzmy w Polsce, ale wierzę, że z takim Śląskiem już na przykład możemy gdzieś się czasami powymieniać miejscami i być wyżej niż na przykład Śląsk Wrocław. W przypadku akurat
Papa Nikolału, no, sytuacja wyglądała w ten sposób, że spełnia on ten profil, który jest poszukiwany do nas, do drużyny, czyli jest to zawodnik bardzo dobry motorycznie, jest w stanie biegać od jednego pola karnego do drugiego, czyli jest to taki zawodnik typowy box to box, w stylu Petra Schwarza. Petr ma jeszcze rok kontraktu, nie wiadomo, czy na kolejne sezony z nami zostanie, te rozmowy dopiero przed nami. Jest to zawodnik, który w naszej ocenie, ja osobiście oglądałem tylko 5 minut umiejętności tego zawodnika, dlatego nie chciałbym jednoznacznie wyrokować. Sam go nie oceniłem, także nie mogę jednoznacznie się pod tym podpisać, że daję sobie tutaj rękę uciąć, że ten zawodnik się sprawdzi. Natomiast no, bardzo wiele tych cech, które poszukujemy, akurat u tego zawodnika występują. Super też podszedł do tematu negocjacji transferowych, dlatego że zaproponowaliśmy jakąś kwotę. On powiedział, że słyszał no, wiele opinii pozytywnych na temat po prostu naszego klubu, że chce tutaj trafić. I zweryfikowaliśmy też tego zawodnika od strony charakteru. Bardzo dużo się tutaj zgadza. Zobaczymy, jak się obroni na boisku. Tak, bo to jedno transfer, jedno dobre przeskautowanie, a drugie to jest już potem rzeczywistość. Ale powiedziałeś o tej Legii, że możemy jeszcze jej, powiedzmy, nie gonić, ale za 10 dni mamy mecz, pierwszy w lidze, w PKO BP Ekstraklasie i właśnie zmierzymy się z Legią Warszawa. Jak podchodzisz do tego meczu? Super, bardzo fajny mecz. Mam nadzieję, że będzie bronił Artur Borus i że wyciągnie jakąś piłkę z siatki. Mam nadzieję, że nasz bramkarz tego nie zrobi i wierzę w to, że mamy szansę na to, aby z Legią powalczyć. A jaki będzie wynik, przekonamy się i zobaczymy. Natomiast no, Legia zrobiła super transfery i jest, wydaje się, że na papierze najmocniejszą polską drużyną, a jak będzie, to zweryfikuje boisko. Raków Częstochowa pokazuje, że potrafi zaskoczyć, potrafi walczyć z najlepszymi, więc o wynik, rozumiem, nie będziemy się zakładać na antenie. Nie. Możemy się założyć o wynik na koniec sezonu, ale to bardziej z jakimiś niedowiarkami. Powiem, że część kibiców niekoniecznie naszej drużyny upatruje nas raczej w gronie tych drużyn, które będą się biły o utrzymanie. Ja bardziej upatruję nas w gronie tych drużyn, które gdzieś tam będą walczyły w tej górnej ósemce. A na jakim miejscu skończymy? No wierzę w to, że będzie to miejsce najwyższe w historii występów Rakowa w Ekstraklasie. I to jest kolejny cel, który będziemy chcieli wspólnie zrealizować. Czy widzi Pan siebie w Rakowie w 2030 roku? Widzieć siebie widzę, tylko nie wiem, czy zdrowie mi na to pozwoli, bo prowadzę dość wyniszczający tryb życia. Niekoniecznie chodzi tutaj o używki, ale myślę, że 2030? Tak. Nie, no to 10 lat myślę, że dam radę. Spokojnie. No nie? Jest szansa, że dociągnę. My też trzymamy za to kciuki. Mamy tutaj takie stwierdzenie dla takiego właściciela jak Michał. Możemy być spokojni o drużynę i sukcesy klubu. Mądry człowiek na właściwym miejscu, także widać, że kibice doceniają tą twoją pracę. Miło coś takiego słyszeć. Tyle. I zakończmy. Tyle. Jedziemy dalej. Czy wykupienie Jarosława Jacha było dla Rakowa zbyt drogie? Tak. 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 Pytanie, odpowiedź. Czy jest taki właściciel klubu, na którym pan się wzoruje? Ty się wzorujesz? Nie, dlatego że ja tutaj podchodzę do Rakowa nie jako do biznesu, tylko podchodzę do tego bardzo emocjonalnie. To jest coś, co ma sprawiać nam, mieszkańcom Częstochowy, ale nie tylko, w ogóle kibicom piłki polskiej i piłki nożnej jakąś frajdę. Chciałbym, aby to był klub, który będzie grał ofensywną piłkę, który będzie w stanie się rozwijać i udowodni, że w Polsce, nawet w takim przeciętnym mieście jak Częstochowa, można zbudować ośrodek, który będzie gdzieś w stanie no, rywalizować na pewno w polskiej ekstraklasie, a być może kiedyś awansuje do europejskich pucharów i sprawi jakąś niespodziankę. I to jest znowu kolejne pytanie. Kiedy będziemy uderzać w te puchary, kiedy będziemy stawiać sobie tak ambitny cel? Plan na kolejne 5 lat dopiero będzie nakreślany, także dla nas teraz kończy się jeszcze ta poprzednia pięciolatka, jakkolwiek źle by to nie zabrzmiało, w takim iście PRL-owskim stylu, tak. ale ten plan pięcioletni musi zostać na początku zrealizowany i ten kolejny plan na kolejne 5 lat, myślę, że ogłosimy go na przełomie
stycznia i lutego 2021 roku. Kiedy możemy spodziewać się informacji odnośnie przedłużenia kontraktu z trenerem Papszunem? Prowadzimy rozmowy z trenerem Papszunem, umówiliśmy się na jakiś kolejny etap rozmów w przyszłym tygodniu. Teraz był bardzo gorący okres to i to prawda. Nie był dobry moment, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Trener chciał się skoncentrować na przygotowaniu drużyny do najbliższego sezonu. Myślę, że w kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać. Zobaczymy. Jest szansa, że się porozumiemy. A tak pół żartem, pół serio planujesz wpisać tą tam klauzulę odnośnie wykupu trenera? Bo kiedyś ja bardzo, na Twitterze... bardzo nie lubię klauzul odstępnego, dlatego myślę, że coś takiego nie szkodzi w rachunku. Ale tam, pamiętam, padały słowa o chyba 50 milionach, czy o takiej jakiejś dużej kwocie odnośnie... Ja nie chcę powiedzieć sprzedaży trenera Papszuna, ale negocjacji z innym klubem bez klauzuli. Bez klauzuli. Tu jest zaufanie. Czy nie uważasz, że obecnie w kadrze jest zbyt wielu napastników z bardzo podobnym stylem gry do siebie, czyli Gutek, Felek i Sema Musiolik? Tak, wizualnie oni są, podobni, natomiast każdy ma jakieś tam swoje atuty. Najbardziej po przeciwnych biegunach są oczywiście tutaj Felicio i Sebastian. Po środku jest gdzieś Gutek, który myślę, że łączy dobre cechy właśnie Felicio i dobre cechy Sebastiana. Napastnicy oczywiście, profil jest podobny, ale jednocześnie różny, ale taki ma być ten profil właśnie napastnika, który chcemy mieć w Rakowie, czyli wysoka, silna dziewiątka, potrafiąca się zestawić, w miarę szybka. Także to będzie... dobrze wkomponował się, prawda, Gutek? To będzie ten profil, który myślę, że będzie w tej drużynie cały czas funkcjonował. Do tego w zależności od sytuacji, jeśli będziemy chcieli grać systemem 3-4-3, dwie dziesiątki, dwójka ofensywnych zawodników, która docelowo miała być również dynamiczna, potrafiąca strzelić bramkę. O takich zawodników jest bardzo, bardzo trudno. Możliwe, że będziemy też grali, jeśli będzie taka potrzeba, dwójką napastników lub jeden z tej trójki napastników, którą wymieniłeś, będzie grał taką troszeczkę fałszywą dziesiątkę. Bardziej fałszywą dziewiątkę. Powiedz mi, czy ty kiedykolwiek robiłeś jakiś kurs trenerski, bo tak jak o tym opowiadasz, to brzmi, jakbym rozmawiał z trenerem, a nie z właścicielem klubu, bo tutaj nie taktyka, kto gdzie, jak. Mam jakieś o tym nieblade pojęcie, powiem w ten sposób. Myślę, że nie jest to wiedza taktyczna na wysokim poziomie, ale orientuję się, jak ci zawodnicy powinni po boisku się przesuwać, zwłaszcza w tym systemie, który chcemy grać, czyli z trójką obrońców, czy jest to 3-4-3, czy też 3-5-2. I wydaje mi się, że też bardzo dobrze wiem, jakie cechy powinien posiadać zawodnik na danej pozycji. Także dość często, może nie dość często, ale zdarzają się różnice zdań w stosunku do trenerów. Ostatnio trener Papszun do mnie zadzwonił, mówił, że scouting zna zawodnika w takim stylu, jak ty lubisz, także... Okej, jest to bardzo ciekawe. Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale fajnie byłoby zobaczyć, jak ty byś zestawił jedenastkę versus jedenastka trenera Papszuna. To są bardzo podobne wybory. Okay. Tutaj z perspektywy właśnie kibica, dość często kibic nie posiada takich wewnętrznych informacji, jak dany zawodnik prezentuje się na treningu, nie ma informacji o kontuzjach, nie ma informacji o problemach wychowawczych, które akurat u nas rzadko się zdarzają. I z perspektywy kibica te wybory trenera, ja czasami czytam komentarze i czytam to, co ten Papszun powiedzmy gdzieś tam zrobił, kogo on wystawia, ale to z perspektywy kibica rzeczywiście można dokonywać takich osądów i pewne rzeczy, czy pewne decyzje wydają się być nieracjonalne, ale moim zdaniem one są racjonalne i rzadko zdecydowałbym się na inny wariant, jeśli chodzi o wybór zawodników, niż trener Papszun, a oczywiście takie sytuacje się zdarzają. To tym bardziej ten mecz jest niemożliwy. Ale idąc dalej, czy gdybyś kiedyś zrezygnował z prowadzenia Rakowa, czy chciałbyś przyjąć jakiś inny klub?
Na pewno, gdybym zrezygnował, no to myślę, że interesowałby mnie ten temat, dlatego że to jest tak wciągające i tak uzależniające, że jakoś nie wyobrażam sobie życia bez piłki nożnej. Oczywiście prowadzenie klubu w takim mieście jak powiedzmy Gdańsk, Wrocław, Poznań to nieporównywalnie prostsze zadanie, czy też Kraków, nieporównywalnie prostsze zadanie niż budowanie klubu w Częstochowie, która przez ileś lat była na marginesie polskiej piłki nożnej, ale no to jest klub, którego jestem kibicem i jeśli poszedłbym gdzieś budować klub, no to wydaje mi się, że tylko po to, aby albo dla pieniędzy, albo też z tego powodu, żeby budować klub, który tutaj w Częstochowie nie byłby możliwy do zbudowania. Okej. Ale ciekawe jest też to, że wymieniłeś te wszystkie miasta, które powiedzmy są, nie wiem, większe, bardziej atrakcyjne, może turystycznie, ale z drugiej strony to tu jest większe wyzwanie. No, oczywiście, że tak, natomiast no, tam byłoby, można zbudować klub większy. Większy. Mam też jakiś klub upatrzony w jakimś innym kraju, który być może gdzieś tam w przyszłości przejmę, ale to jest melodia przyszłości i myślę, że nie na najbliższe lata, ale to nie jest na taki, kolejną pięciolatkę. To jest taki wariant już ultraofensywny, jeśli tak mielibyśmy to nazwać. Dużo pytań jest odnośnie planów na stulecie klubu, na to jak będą wyglądały obchody. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że klub nad tym pracuje. I że pewnych rzeczy jeszcze nie chcemy zdradzać, bo ma być to duża niespodzianka, ale może ty coś chciałbyś tak dolać oliwy do ognia troszeczkę tutaj. Nie, te plany są w trakcie tworzenia, jeśli chodzi o stulecie. Na pewno problematyczne jest to, że bardzo trudno będzie z powodu sytuacji związanej z koronawirusem, jak również mistrzostw, które będą przełożone, zaprosić jakiegoś atrakcyjnego przeciwnika, ponieważ te przerwy pomiędzy rozgrywkami będą niesłychanie krótkie i trudno będzie zorganizować taki mecz stulecia, ale myślę, że mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania i że to stulecie wypadnie okazale. Tam było takie pytanie jeszcze troszeczkę wcześniej, czy myślimy o tym, albo czy jest realne, żeby zrealizować mecz tej drużyny, która gra teraz w Ekstraklasie, z tą drużyną, która do tej Ekstraklasy awansowała? Okej. No to było już dość dawno, także ja nie wiem w jakim stanie zdrowotnym są poszczególni zawodnicy z tamtych lat i czy ten mecz nie zaszkodziłby poprzedniej kadrze. Pod względem motorycznym myślę, że piłka z 95 roku, a piłka aktualna to jest przepaść, to jest zupełnie inne przygotowanie. Jasne. Także myślę, że ja po dwóch tygodniach treningu mógłbym rywalizować z zawodnikami z 95 roku. No tak. Kolejny kibic i kolejne pytanie, czy zdarza się tobie śledzić kariery byłych zawodników Rakowa? Tak, śledzę praktycznie większość zawodników, z którymi ja miałem styczność. Niektórzy nawet do mnie gdzieś tam dzwonią. Jesteśmy z dużą liczbą, jestem z dużą liczbą tych zawodników w kontakcie. Także śledzę, staram się śledzić, kibicować, ale no tutaj no nie ma zawodników, którzy od nas by odeszli i zrobili jakieś oszałamiające kariery. Myślę, że to będzie dopiero występowało. Bardzo specyficzne pytanie od twojego imiennika. Czy zdarzają się tobie sny o Rakowie? Jeśli tak, to co się wtedy tobie śni? Nie, nie ma takich snów. Ty je realizujesz po prostu. Te rzeczy są realne i... Nie śni mi się. Mało rzeczy mi się śni. Okej. Czy myślałeś o utworzeniu innej sekcji Rakowa? Tak. Na przykład siatkówki? Nie. Takiej jak siatkówka nie. Szachy. Szachiści. Naprawdę? Oczywiście, że tak. To jest ciekawe, to widzicie, to dzięki wam, drodzy kibice, my też się czegoś dowiemy o Rakowie.
Czyli... Ale to tak też troszeczkę, żeby zadać kłam stereotypom związanych właśnie z klubem piłkarskim, także gdybyśmy mieli taką sekcję szachową, gdzie występowaliby zawodnicy w wieku powiedzmy 70 czy też 80 lat, no tak. Dostojni panowie, myślę, że tutaj no, zadałoby to kłam stereotypom. No tak. Czy nasi trenerzy jeżdżą na szkolenia do klubów zagranicznych? Tak, ale w ostatnim czasie ten okres przerwy pomiędzy rozgrywkami to uniemożliwiał. No tak. I cała sytuacja. Jasne. Na pewno rozmawialiśmy w ostatnim czasie nawet z trenerem Papszunem, czy nie chciałby się wybrać na staż do jakiegoś zagranicznego klubu, który nam się gdzieś tam podoba, żeby podpatrzeć pewne rozwiązania, ale to tej zimy wydaje się, że też nie będzie realne z powodu właśnie tego krótkiego okresu. W styczniu, jeśli sytuacja na to pozwoli, pewnie wylecimy na obóz, być może właśnie do Turcji, być może do jakiegoś innego kraju. Nie sądzę, żeby w tym okresie też udało się trenerom podpatrywać jakieś zespoły, aczkolwiek nie mam takiej wiedzy. To ja trochę tak dopytam. To jaki zagraniczny klub jest takim twoim ulubionym klubem? Masz taki? Jeśli chodzi o kluby, którym kibicuję, to jest to AS Roma i Borussia Dortmund. Natomiast no, w tej chwili dość mocno ściskam kciuki za Atalantę Bergamo, bo to jest taki kopciuszek podobnie jak my i grają podobnym ustawieniem, trójka w obronie, też taka zbieranina właśnie zawodników z różnych nieoczywistych wydawałoby się miejsc. Fajna drużyna, grają fajną piłkę i to jest mam nadzieję taki klub, który w tym sezonie będzie mógł osiągnąć sukces, którego by się nikt nie spodziewał i bardzo mocno kibicuję tutaj Atalancie. Plus dodatkowo ze względu na Roberta Lewandowskiego, Bayern Monachium, a to głównie z tego powodu, to że... To bardziej Robert niż sam klub. Dokładnie tak, bo jakoś ten Bayern mi nie leży, to takie... No nie do końca klub, któremu kibicuję, delikatnie mówiąc. Okej. A masz jeszcze czas na oglądanie piłki zagranicznej? Bo ja to mogę powiedzieć, ja ci widzę na każdym możliwym meczu, jak tylko gdzieś Raków gra, to patrzę, jest Michał na trybunach, kibicuje. Znajdujesz ten czas i chęci w ogóle do tego? Nie, no ta europejska piłka w ogóle mnie praktycznie nie interesuje. Uważam, że zbyt dużo tych meczów, zbyt często, ja jestem zmęczony nawałem wszelkiego rodzaju meczów i to deprecjonuje w jakiś sposób wartość tej piłki. To stał się taki produkt typowo pod kątem monetyzacji, niekoniecznie pod kątem tego, żeby no, oddać ducha tej piłki nożnej, ale dzisiaj mam nadzieję, że właśnie tą Atalantę Bergamo obejrzę. Jeśli jest jakiś dobry mecz w Lidze Mistrzów, staram się oglądać lub też drużyny, którym kibicuję, ale to się rzadko zdarza. To wyjątkowo już muszę nie mieć ochoty na pracę i nie mieć ciekawszych zajęć. A tu jeszcze pytanie o młode lata, o powrót do tego kibicowania. Jaki sektor? Był jakiś taki sektor ulubiony? Nie, ja tutaj byłem takim dość mocnym, może nie piknikiem, ale gdzieś tam na prostej siedziałem po środku w idealnym takim miejscu na linii środkowej, żeby wszystko idealnie widzieć i sobie przeanalizować. Zawsze starałem się być bardzo wcześnie na stadionie, żeby obejrzeć rozgrzewkę, zobaczyć... Idealny kibic. Pod kątem analitycznym tak, ale no też staram się przeżywać te mecze i nawet jak teraz jeździmy na praktycznie każdy, no staram się każdy mecz, tak jak wspomniałeś, oglądać i nawet jeśli oglądamy go w takiej trybunie, w cudzysłowie VIP-owskiej, to no lecą też często przekleństwa i przeżywamy to, także dość często zdarzają się właśnie takie uwagi, że ze strony osób postronnych, że no widać, że wy w Rakowie żyjecie tym, co się dzieje i tak to wygląda, bo uważam, że w wielu klubach prezesi czy osoby, które w tych klubach pracują, traktują to jako pracę i nie traktują tego jako emocje, jako coś przyjemnego, a my to przeżywamy i chyba o to tutaj chodzi. A zmieniło się coś w momencie, jakbyś miał tak porównać ciebie jako kibica i ciebie jako właściciela kibica? Jasne. Coś się zmieniło, jeżeli chodzi o te emocje właśnie? Tak, no na pewno jako kibic przeżywałem to wtedy dużo bardziej, także to były takie emocje dużo, dużo mocniejsze. Później w początkowej fazie, kiedy byłem sponsorem
no to na pewno nie było to tak mocne jak później, kiedy gdzieś tam w drugiej lidze graliśmy jakieś mecze barażowe, czy w ogóle w tej drugiej lidze, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym kibicowałem, no to były takie emocje, powiedzmy, bardzo, bardzo mocne, ale teraz z każdym tym kolejnym meczem one w jakiś sposób słabną. W Ekstraklasie wiadomo, że odżyły powiedzmy na nowo w takiej mocno zintensyfikowane mecze Pucharu Polski. Także wszystko zależy od stawki, od przeciwnika, od tego, co się dzieje, ale pewnie wkrada się taka rutyna, że każdy ten kolejny mecz powoduje, że te emocje już nie są na takim poziomie jak za pierwszym razem. Ale z drugiej strony no, jest zawsze jakiś cel, do którego można dążyć i to też pewnie powoduje... Cały czas gonimy tego króliczka i to jest właśnie fajne, czyli ta ucieczka do przodu powoduje, że te emocje są duże. Pomału, Michale, musimy kończyć. 44. minuta, ale to może kiedyś zrobimy dogrywkę. Tą drugą połowę dogramy. To co? Zapraszamy, myślę, kibiców na mecz z Legią. Zdecydowanie tak, także uważam, że bardzo ciekawy mecz. Na pewno tanio skóry nie sprzedamy. To na pewno. I powalczymy z Legią i postaramy się o to, żeby piłka wpadła do siatki Artura Borucy. Tak jest. 10 dni zachęcamy do kupna karnetów, bo są jeszcze w sprzedaży. Za niedługo informacje o biletach. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.